Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Często ta Ewangelia pojawia się w ciągu roku. Nieraz żony chcą usłyszeć, że są kochane, choć myślę, że i nieraz dzieci też chcą, każdy z nas, tak można by odmieniać przez przypadki, każdy z nas chce to usłyszeć. Nieraz w kłótni ludzie wypowiadają różne słowa. Za kogo ty mnie właściwie masz? I takie pytanie nieraz też ludzie stawiają. Trzeba nam dzisiaj po raz kolejny zapytać siebie, kim dla mnie jest Bóg? I nie chcemy, żeby ta odpowiedź była taka katechizmowa, ale niech wypływa z naszej relacji z Panem. Niech to pytanie Jezusowe będzie takim zaproszeniem, aby pobyć przed Nim na modlitwie. Bez względu na to, co odkryjemy, aby to nie były tylko życzenia pobożne, tylko tak jak jest, aby ta odpowiedź jeszcze bardziej przeradziła się w dialog i w zaproszenie pogłębienia relacji z Nim.